naszego zasadniczego tematu, ale pewnie będziemy się do tego odwoływali. Chcę zwrócić uwagę na Węgry. Tak pomawiane, szykanowane, powiedziałbym, w tej chwili w Europie z różnych powodów. Otóż ten kraj po 8 latach rządów lewicy, bo to trzeba podkreślić, prawda? Pan premier Orban wygrał zdecydowanie, zmienił bardzo poważnie ustawodawstwo. Ale mimo tego, że korzysta z międzynarodowej pomocy finansowej, bo niestety po rządach lewicy dostał kraj w zapaści gospodarczej, z zapaścią finansową, próbuje z tego wychodzić i mimo tej zapaści on postawił właściwą diagnozę. Bardzo zdecydowana polityka prorodzinna. Proszę sobie wyobrazić, że w węgierskim podatku dochodowym od osób fizycznych ulga na dzieci jest tak głęboka, że rodzina z trójką dzieci nie płaci podatku dochodowego. A gdyby ją przenieść na warunki polskie, to ta ulga na trójkę dzieci wynosi 15 tysięcy w stosunku rocznym. U nas 3 tysiące. I biedne Węgry, które korzystają z kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na takie rozwiązania stać, a Zielonej Wyspy, znacznie zamożniejszej Polski, na to nie stać. Orban zrozumiał, że bez zdecydowanej polityki prorodzinnej rzeczywiście za 23-30 lat węgierskie państwo, ponieważ ma 10 milionów ludzi, może być zwyczajnie wymazane z mapy Europy. Co więcej, zrobił drugi ruch do tej diaspory węgierskiej poza granicami. Uzyskanie obywatelstwa węgierskiego i przeniesienie się na Węgry jest wyjątkowo łatwe. To jest oczywiście znowu skomplikowany problem w sensie logistycznym, prawda, rynek pracy i tak dalej, ale z tego co wiem, w konsulatach węgierskich jest zapisanych około 2 milionów ludzi, Węgrów, którzy do tej pory byli poza terytorium Węgier. Więc on za wszelką cenę chce ściągnąć także na Węgry tych ludzi, bo zdaje sobie sprawę, im będzie miał więcej obywateli i jeżeli da im jeszcze zapewne miejsca pracy, to tym bogatsze będą natychmiast systemy ubezpieczeniowe, bardziej wydajne. No właśnie, panie pośle, no, gdybym ja był premierem, nigdy nie będę, ale gdybym był, no to bym zaczął myśleć najpierw tak, jak tych bezrobotnych uaktywnić, to jest 2 200 000 ludzi, z tego połowa to są ludzie młodzi, bardzo młodzi, do 34 roku życia, tak? Jak ściągnąć ludzi z zagranicy, którzy wyjechali, to jest następne 2 miliony, więc rynek pracy już mi się zwiększa o ponad 4 miliony ludzi w tym momencie. I właśnie powinniśmy się zastanowić nad przedsięwzięciami, które będą tworzyły miejsca pracy. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, proszę ojca, że my nie zaproponujemy tutaj rozwiązania, że państwo stworzy powiedzmy 1 czy 2 miliony miejsc pracy w ciągu krótkiego okresu. To nie jest możliwe, ale ten okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy miejsc pracy przybyło 1,5 miliona i to były miejsca pracy tworzone przez firmy, tak, które tutaj chciały inwestować ze względu na korzystne warunki, właśnie te na rynku pracy, korzystne warunki podatkowe, ale także to był wielki ruch ludzi, którzy zaczęli zakładać własne interesy, bo to jest podstawa współczesnej gospodarki, prawda? Że człowiek bierze sprawy w swoje ręce. I w jaki sposób? No choćby poprzez zwolnienie ze składki ZUS-owskiej na rok albo dwa każdego człowieka, który skończył szkołę i chce wziąć swój los w swoje ręce. Wygląda na to, że jesteśmy większymi liberałami gospodarczymi niż pan. Ale proszę ojca, ja sobie zdaję sprawę, że państwo nie stworzy tych milionów miejsc pracy, więc ludzie aktywni muszą wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Ale nie można temu człowiekowi młodemu, który jest bez grosza przy duszy, tak, zaproponować. Zarejestruj firmę, to jest tanio. Rzeczywiście, to są tam jakieś, w tej chwili można to już zrobić nawet przy pomocy internetu. Tylko co z tego, jak ruszę, tak, to za miesiąc przychodzi mi składka ZUS-owska. A to jest już spore, to jest kilkaset złotych miesięcznie. Więc jeżeli temu człowiekowi powiem, stawaj na nogi przez 2 lata, tak, państwo zapłaci za ciebie tą minimalną składkę, a ty przez 2 lata musisz się na tyle umocnić, że po 2 latach zaczynasz ponosić pełne obciążenia. To moim zdaniem będzie to ogromny impuls rozwoju. Polacy to jest naprawdę są ludźmi niesłychanie rzutkimi, z otwartymi głowami i to widać, jak pojawiają się gdzieś tam na Zachodzie. No właśnie, panie pośle, na Zachodzie kiedy się pojawiają, tak? Bo mówi się o wyprzedaży polskich banków, o wyprzedaży różnego rodzaju kopalin. Teraz sprawa gazu łupkowego, że media polskie to już nie jest polski kapitał. I można by mnożyć właściwie wszystkie niemalże obszary gospodarki, które zostały wyprzedane w obce ręce. Ale ja mam wrażenie, że tak naprawdę handluje się w cudzysłowie towarem najwartościowszym, najważniejszym dla państwa, czyli ludźmi, pozwalając im wyjeżdżać za granicę, zostawiać tam pieniądze, osiedlać się i w ten sposób po prostu nasze społeczeństwo topnieje.
Prawda, co jakiś czas przecież pojawiają się publikacje, mówią o tym szefowie, nie wiem, rządów tamtych krajów, Wielkiej Brytanii, Irlandii, dziękują Polakom, bo nawet to się daje policzyć, że te setki tysięcy Polaków tam pracujących wniosły do wzrostu angielskiego czy irlandzkiego PKB 0,5%, 0,4% w przeliczeniu na tamte pieniądze, to są miliardy funtów. A więc olbrzymie pieniądze, tak? Dzięki ich zaangażowaniu, pracy, oczywiście oni otrzymali wynagrodzenia, ale wytworzyli wartość dodaną, o którą bogaci się angielskie czy irlandzkie państwo. Więc to jest mechanizm znany od lat i ja z najwyższym zdumieniem jakby odbieram to, że jest taka ogromna niechęć. Wyjechali, a to już mamy ich z głowy, prawda, nie tworzą nam tutaj armii bezrobotnych, nie no trzeba właśnie, wypłacać to jest, zasiłków. To jest straszne, mamy z tego tytułu kłopoty. Panie pośle, jeżeli ja tylko sobie biorę kartkę papieru i wyliczam, no tak, dzisiaj wyjechało 20 tysięcy, jutro 30 tysięcy i tak sobie odejmuję i wychodzi mi w roku 2040 32 miliony. Tak, i przechodzę do tego do porządku dziennego. Premier tak jest jakimś księgowym, który po prostu tylko sobie liczby oblicza, tylko musi jakąś politykę prowadzić. No właśnie, tej niestety polityki nie ma, oprócz tej głębokiej, oprócz takiej tej powierzchownej, marketingowej, ale właśnie ponieważ o tych wyjazdach mówimy, więc jeszcze dopowiedzmy. Ja oczywiście nie mam pretensji do tych ludzi, że oni wyjeżdżają, no bo jeżeli mamy swobodne przemieszczanie się w ramach Unii Europejskiej i jeżeli wyjechał kolega tak z rodziną i okazuje się, że po paru miesiącach nie tylko stać go tam na jakieś skromne mieszkanie, żona nie pracuje i jakoś godziwie żyją i wysyła tutaj sygnał do Polski, że słuchaj, jeżeli masz takie umiejętności, to nawet ja ci tam pomogę tak na tym rynku pracy, żebyś szybciutko się odnalazł, to ja się nie dziwię ludziom, że z takiej oferty korzystają. No bo co, mają tutaj za siłę dla bezrobotnych egzystować? Ale ja się dziwię, że za wszelką cenę rząd nie próbuje ich zatrzymać. To prawda. I proszę ojca. I powiedzmy sobie, młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, wyjeżdżają, ale przecież zostają ich rodzice, zostają ich dziadkowie. I gdyby oni pracowali tutaj i odprowadzali składki ubezpieczeniowe do naszego systemu, to z ich składek, tak, byłyby wypłacane świadczenia emerytalne dla ich rodziców, czyli dla ich dziadków. Jeżeli ci ludzie wyjeżdżają, to automatycznie ktoś inny musi odprowadzać składki na te świadczenia. Ja oczywiście tego fizycznie nie wiążę, tak? Że ktoś wyjechał, jasne, a przecież ktoś tu musi utrzymywać. Tylko mówię o idei. Jak zmniejsza się podstawa tej piramidy, tak? Jak coraz mniej ludzi ułoży do tego systemu. I w związku z tym ten system jest coraz mniej wydolny. W sensie rachunkowym wszystko się zgadza. Tylko jeżeli patrzy się i logicznie się myśli, to zastanawia się, no co jest przyczynami tego zjawiska, tak? Więc nie walczmy ze skutkami, tylko zastanówmy się, jak powoli, no bo przecież z miesiąca na miesiąc przyczyn się nie da usunąć, ale usiądźmy, porozmawiajmy nawet z opozycją i my jesteśmy na to otwarci. Wszyscy jesteśmy. Ja myślę, że Polacy są gotowi na wyrzeczenia pod warunkiem, że będą widzieli, że to ma głęboki sens. Polityka prorodzinna w każdym kraju, a w szczególności takim jak Polska, ma naprawdę głęboki ekonomiczny. Ja już sprowadzam tylko, tylko że u nas, panie pośle, ta polityka prorodzinna bardzo często jest ośmieszana, wyśmiewana i jakaś taka etykietka jest jej dawana, nie wiem, kościółkowa. Bo polityka prorodzinna w Polsce mi przynajmniej przypomina bardziej jakąś taką pomoc socjalną dla ludzi, prawda, aniżeli jakąś długofalową politykę, czyli jakąś troskę o dobro wspólne. Tak nieopatrznie o racjach tej polityki wypowiedział się, myślę, że nieopatrznie, bo wicepremier Pawlak, który powiedział, no nie powiedział wprost, że nie wierzy w przyszłość systemu emerytalnego, ale wierzy w oszczędności indywidualne, a przede wszystkim w swoje dzieci, że kiedyś być może zaopiekują się nim i mu pomogą. I proszę zobaczyć, wszystkie dzieci nasze są. Proszę zobaczyć, jak te mainstreamowe media go zaatakowały za to. Bo on w tym krótkim stwierdzeniu oddał sens systemów ubezpieczeniowych współczesnego świata, tak? Że tylko duża ilość urodzeń i w konsekwencji w przyszłości duża ilość ludzi na rynku pracy daje szansę wydolności systemów emerytalno-rentowych. Bez tego żaden system nie będzie wydolny. Co ma do zaoferowania pan premier, panie pośle, młodemu człowiekowi, który idzie na studia, tak, kończy te studia,
Kiedy czytam, że bezrobocie w Polsce szczególnie dotyka najmłodsze pokolenie, w niektórych województwach blisko 3 na 5 osób, czyli 60% osób, to ludzie, którzy nie ukończyli 34 roku życia. I tak na przykład w Lubelskim 57%, w Małopolskim 56%, w Podkarpackim 55,5%, w Świętokrzyskim 54%. I jeszcze jedna informacja, którą tutaj warto powiedzieć, że Polska jest jednym z dwóch krajów członkowskich Unii Europejskiej, obok Malty, z najniższym odsetkiem osób zawodowo czynnych po 55 roku życia. To jest 36%. Więc jakby i z jednej strony niedobrze, i z drugiej strony bardzo właśnie niedobrze. Proszę ojca, tego drugiego wątku jeszcze nie dotknęliśmy, a on w tym całokształcie jest także znaczący, tych argumentów przemawiających przeciwko tej koncepcji wydłużania wieku emerytalnego. Otóż teraz przy tym przy wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn okazuje się, że mamy do czynienia z ogromnym bezrobociem w tym wieku 50+. Poprzednie rządy dosyć sprawnie likwidowały tak zwane emerytury pomostowe. Tak? Spora część tych ludzi została w zasadzie bez środków do życia. Wymyślono i to w roku 2009 ten program z wielkim hukiem ogłoszono w mediach. Program 50+, a więc wsparcie dla ludzi, którzy z jakichś względów stracili pracę, mają powyżej 50 lat, no i z różnych względów dla pracodawców nie są atrakcyjni. Tam zmniejszono od ich wynagrodzenia składkę na Fundusz Pracy, jeszcze parę mechanizmów finansowych wprowadzono. Ten program jest realizowany już parę lat. Wydano na to 8 miliardów. Właśnie chciałem o tym, czyli gigantyczne pieniądze i okazuje się, że wzrost tej grupie zatrudnienia nastąpił o 2%, czyli tam nie wiem, z 33% chyba, a więc w tym wieku tylko 33% ludzi pracowało, wzrosło to do 35%. To oznacza, że 2/3 ludzi, którzy czekają na emerytury, tak, jest bez pracy. Teraz pan premier mówi, wydłużajmy wiek. Nie 50+, tylko 60+. Tak, a my zaproponujemy program 60+. Przecież to jest kpina w żywe oczy. I ja nie wiem, jak ten człowiek ma śmiałość, no na razie on nie stanął przed te konsultacje, które się odbywały, jak ojciec obserwuje, to są konsultacje dosyć sterowane. To są wybrane środowiska, tak? Idzie się na ich zaproszenie. Tam najczęściej nie są to ludzie ciężkiej pracy, niezależnie od tego, czy są to kobiety, czy mężczyźni. Tam pojawiło chyba się ze dwa razy przedstawiciele związków zawodowych, którzy tak ostrze... Bardziej mi się podobało spotkanie z kobietami Platformy Obywatelskiej. O właśnie. I tam nawet słyszałem panią, jedną z aktorek, może nie będę wymieniał nazwiska, która powiedziała, że ona będzie pracowała do 80. Czekałem, roku. Czekałem, tak jak w komunizmie, kiedy ogłaszano hasło kobiety na traktory, tak. Kiedy panie przyjdą do premiera z kwiatami, podziękować mu za ten fantastyczny pomysł. Taka była mniej więcej atmosfera. Więc rzeczywiście wychodzenie z takimi pomysłami w sytuacji, kiedy to, co zapowiedziało się, nie daje żadnych rezultatów, tylko marnotrawione są publiczne pieniądze, no jest rzeczywiście skandaliczne. Więc jak ojciec widzi, tych argumentów przemawiających przeciwko temu rozwiązaniu jest aż nadto. A niestety debata na ten temat no jest cokolwiek sterowana. Pan premier jak zaklęcie powtarza 67. Usłużne media, ekonomiści, tak zwani eksperci także pokazują, że no bez tego nasze systemy ubezpieczeniowe nie będą wypłacalne, a poważnej, merytorycznej dyskusji niestety na ten temat nie będzie. I powiem szczerze, jestem pełen najczarniejszych myśli, bo obawiam się, że za tydzień te osławione konsultacje się skończą. Goły projekt ustawy przyjdzie do Sejmu i karnie większość rządząca niestety go przyjmie. Chciałbym być złym prorokiem. Takie maleńkie światełko zapaliło się teraz przy okazji tej prywatyzacji Lotosu. Też wydawało się, że jesteśmy na przegranej pozycji, a na koniec końców udało się ten projekt skierować do drobniutki sukcesik, ale jednak połamała się jakoś koalicja i 4 głosami udało się ten projekt odesłać do komisji sejmowej. Więc być może w tej fundamentalnej sprawie posłowie, przynajmniej niektórzy, nie będą myśleli w kategoriach partyjnych i dyscypliny partyjnej, tylko w kategoriach obywatelskich przyszłości naszego państwa i być może już na etapie właśnie tych prac parlamentarnych ten pomysł się załamie. Jesteśmy otwarci na poważną debatę we wszystkich tych sprawach, ale pod warunkiem, że poważnie podejdziemy do podstawy tej piramidy, do podstawy, bo to jest
jest, to może być źródło naszego autentycznego sukcesu. Prawdzie nie za rok czy za dwa, ale już za kilkanaście lat będą bardzo wyraźnie dobre rezultaty tej polityki. Zaprośmy naszych telewidzów. Zapraszamy zatem do rozmowy z panem posłem, doktorem nauk ekonomicznych Zbigniewem Kuźmiukiem. Mówimy o emeryturach, mówimy o tym, co może nas czekać, jeżeli pan premier nie ugnie się pod naporem społecznym. Ten napór społeczny jest duży i mam wrażenie, że jak przyjdzie wiosna, będzie jeszcze większy. Numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Polski Południowej oraz 657 0013 i 14 dla telefonujących z zagranicy. Czynne są także telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536 600 300 i 536 600 400. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jestem na antenie? Tak, słuchamy pana. Gdyby pan podał swoje imię, będzie nam wtedy łatwiej rozmawiać. Dzwonię z Łodzi, mam na imię Bogdan. Prosimy, panie Bogdanie. Część się łączy do tych rozmów, bo te wszystkie kwestie tutaj poruszane są bardzo trafne, ale chciałbym jeszcze co dodać. Jeżeli chodzi o pana Pawlaka, premiera, o tych dzieciach, o których mówił, to nie wiadomo, czy nie wyjadą, bo mogą jeszcze wyjechać. Także nie wiem, czy będą na niego akurat pracowały. To jest raz. Odłożyć pieniądze z 1500 zł, no to jest ciężko, żeby potem ewentualnie na jakąś tam emeryturę, do dołożenia do emerytury wystarczyło. Co jeszcze jest? No ten czas, który ewentualnie pan premier przeznaczył, 67 lat, to czy nie jest czas, w którym będziemy pracowali, to jest czas otrzymywania emerytury, więc po prostu później zaczniemy otrzymywać emeryturę. Czy będziemy pracowali do 50 czy do 55, to nie wiadomo, tego nikt nie wie. Ale mnie się wydaje, że tego wszystkiego najmniejsze to jest to, co nie zostało jeszcze powiedziane, że w zasadzie to rząd na tym tylko zyska. Bo jeżeli w 2013 roku ktoś będzie przychodził na emeryturę, to państwo zarobi 8100 zł na nim. W 14 już 16 tysięcy, w 15 24 tysiące, w 16 32 tysiące, a po dwóch latach 64 tysiące. Więc jeżeli chodzi o tą wyższą emeryturę, którą mamy dostawać, to są kpiny, bo akurat w tym okresie, który podałem, to ta emerytura tak dużo nie wzrośnie. Także jest to nabijanie ludzi w butelkę i powinniśmy się obudzić i coś z tym pantem zrobić. No nie możemy sobie na to pozwolić, żebyśmy się na to wszystko zgodzili. To może tyle. Dziękujemy bardzo, panie Bogdanie. Wysłuchanie i do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. No, my mówiliśmy o tym, że rzeczywiście wydłużenie wieku emerytalnego, no to oznacza, nawet jeżeli to się dokonuje stopniowo, bo to ma się 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, tak, ma być wydłużany wiek emerytalny, więc to nie dokona się skokowo, ale mimo wszystko, no, więc ten wiek się przesuwa i każdy uprawniony do świadczenia emerytalnego musi pracować, jeżeli pracuje, tak, i odprowadza przez ten czas składkę, a nie pobiera świadczenia. Więc nie wiem, czy te sumy, które podał tutaj telewid czy słuchacz, są prawdziwe, ale nie ulega wątpliwości, że ten mechanizm wydłużenia wieku, no, będzie dawał oszczędności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tego względu, że od każdego dłużej pracującego z jednej strony będzie odprowadzana składka, z drugiej strony nie będzie otrzymywał świadczenia, tak, które by otrzymywał, gdyby ten wiek był krótszy. Więc te oszczędności w odniesieniu do każdego, prawda, się pojawiają i stąd redukują się wydatki. I dlatego tyle czasu poświęciłem temu tłumaczeniu, dlaczego z taką radością tego rodzaju decyzje witają rynki finansowe. Bo wiedzą, że mniej pieniędzy budżetowych jest przeznaczanych na wypłatę świadczeń, tak? Ludzie dłużej pracują, krócej otrzymują świadczenia i w związku z tym na pewno takie państwo będzie płaciło swoje długi, w tym długi zagraniczne. Więc takiej reformie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska daje bardzo szeroką reklamę i wita z ogromną radością, bo wie, że w takich krajach ich pieniądze nie są zagrożone. No i przyjmuje także na parkiety tych, którzy aktualnie sprawują władzę. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo? Słuchamy? Halo? Prosimy, halo? Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Krzysztof z Niemiec. Chciałbym tutaj wtrącić się troszkę do rozmowy. To wszystko prawda, co mówi pan
poseł Kuźmiuk, ale przy tych wszystkich rozmowach o tych funduszach emerytalnych wmawiają w społeczeństwu wszyscy ludzie, wszyscy, którzy na ten temat dyskutują, że na obecne emerytury, to znaczy na emerytury obecnych emerytów, muszą pracować przyszłe pokolenia. Może wspomnijmy o tym, że należałoby wprowadzić jakąś taką ustawę, żeby w końcu nie okradać tego biednego już i tak ZUS-u, żeby państwo nie okradało biednego ZUS-u, bo przecież ja pracowałem 45 lat i gdzie są moje składki? Gdzie są moje składki na moją emeryturę? I ciągle każdy jakiś rząd robił sobie, prawda, no, jakieś takie wejścia do tego ZUS-u i ciągle stamtąd brał pieniądze. I chciałbym, żeby, ja wiem, to już nie uzdrowi, ale żeby na przyszłość po prostu jakiś mechanizm wprowadzić, żeby rząd nie wykradał tego jednego funduszu ZUS-owskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Krzysztofie. Właśnie. No właśnie, to jest to pytanie, które wielu ludzi stawia. Gdzie prawda. Są te moje składki płacone przez kilkadziesiąt lat? To jest rzeczywiście... Ja pokazuję mechanizmy. Natomiast rzeczywiście dla ludzi, którzy pracowali tyle lat i kiedy słyszą, że ktoś teraz, obecnie pracujący, musi odprowadzać składkę, żeby oni otrzymali... Bo wygląda na to, jakby on całe życie nie pracował. No więc właśnie, proszę ojca, no niestety w tym tak zwanym systemie budżetowym tak właśnie jest, że obecnie pracujący odprowadzają składkę i z tych składek płacone są świadczenia dla obecnych emerytów. Niestety pieniędzy odkładanych przez tych pracowników kiedyś nie ma. One zostały zużyte na różne cele przez państwo. Trudno już powiedzieć, na jakie, nie wracajmy do tej historii. Ale proszę ojca, ja chcę powiedzieć i tego systemu nie zmienimy, bo gdybyśmy chcieli teraz pieniądze tych, którzy aktualnie pracują, zatrzymać tak, żeby one finansowały w przyszłości ich emerytury, to wytworzyłaby się gigantyczna dziura zobowiązań, której nie bylibyśmy w stanie sprostać. Proszę sobie wyobrazić, że, bo to według różnych szacunków te zobowiązania, aktualne zobowiązania emerytalne naszego kraju, różnie szacowane, przekraczają albo 2 biliony, albo 3 biliony złotych. Nasz budżet to jest 300 kilkadziesiąt miliardów. Czyli, wygląda na to, czyli zobowiązania wobec emerytów, aktualnych emerytów, zakładając, że oni będą żyli, przekraczają wartość naszego budżetu jednorocznego 7-krotnie albo 8-krotnie. Nie ma takich pieniędzy. Więc ten system solidarnościowy musi trwać. Natomiast zostawmy na chwilę ten system i powiedzmy 2 zdania o tym systemie kapitałowym. Bo tam w OFE, tak, odprowadzamy składkę i tam te pieniądze są. One nie są przejadane. One są inwestowane w różne instrumenty finansowe, jak to się zgrabnie mówi. A więc część w obligacje, część w akcje przedsiębiorstw. I możemy powiedzieć, no ci, którzy odkładają, tamte pieniądze mają. Co do zasady zgoda. Natomiast co do idei z tego systemu, on jest identyczny jak ten budżetowy. Bo proszę ojca, dobrze, zakładam, że te fundusze dobrze inwestują i cały czas te kwoty, które tam odprowadzamy, procentują, rosną, tak? Czyli ten cały kapitał, który odkładamy, cały czas rośnie. Tak był zbudowany ten system. No dobrze, ale w jakimś momencie, po 20 czy 30 latach tego odkładania, przychodzi taki moment, że my przechodzimy na tę emeryturę i no mówimy i do tego funduszu, tak? Proszę teraz nam wypłacać tę emeryturę. Co robi ten fundusz? No on ma nasze pieniądze w jakichś papierach wartościowych, obligacjach, akcjach, wszystko jedno, tak? On musi, tłumaczę to na przykładzie jednego ubezpieczonego, ale to w masie tak właśnie wygląda, że musi sprzedać te papiery, tak? Żeby mieć żywe pieniądze, bo przecież nie wypłaci emerytowi papier w obligacjach, tak? Czy w akcjach jakiegoś przedsiębiorstwa. On potrzebuje po prostu żywego pieniądza. Musi je wtedy sprzedać. I jest pytanie, po jakiej cenie je wtedy sprzeda? Można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że ta cena będzie atrakcyjna, czyli będzie wyższa niż te papiery zostały kupione, tylko wtedy, kiedy będzie pracowało dużo ludzi, będą zarabiali niezłe pieniądze, tak? I będą chcieli oszczędzać w tych papierach wartościowych, tak? Czyli jeżeli będzie tych ludzi coraz mniej, tak? Będzie duże bezrobocie, będą niskie wynagrodzenia, to nie ma szans, żeby te papiery wartościowe wówczas były tak wartościowe, jakbyśmy sobie tego życzyli. A więc summa summarum,
niezależnie czy mamy system budżetowy, czy system kapitałowy, tak jak w OFE, ja oczywiście nie zakładam, że firmy wyprowadzają jeszcze te kapitały, czego się można tutaj spodziewać, to przyszłość obydwu systemów zależy od rynku pracy. Od masowości urodzeń, rynku pracy i poziomu wynagrodzeń. Jeżeli to się będzie rozwijało, to jest szansa, że ten system kapitałowy nie będzie fikcyjny, tylko będzie rzeczywiście dawał nam szansę na jakieś godziwe świadczenie. A Prawo i Sprawiedliwość mówi, żeby mieć wybór. ZUS lub właśnie, żeby to ludzie mieli wybór. I proszę ojca, i właśnie potrzebna jest wreszcie ustawa o tym, żeby był swobodny wybór i rzetelna informacja dla tych ludzi. Naprawdę powinniśmy ludziom wykasować z ich świadomości te słynne obrazki, że to będzie właśnie takie będą świadczenia, że tylko pozostają nam wyjazdy na wycieczki do Egiptu czy do innych ciepłych krajów. Że to może być tak, w zależności od tego, w co te fundusze zainwestują te pieniądze, że tych pieniędzy może nie być. Że mogą być znacznie mniejsze, co ostatnie 3 lata udowodniły nam. Co więcej, te otwarte fundusze są u nas nastawione na wyraźne wyprowadzanie pieniędzy. No jeżeli przez 10 lat one zarobiły ponad 20 miliardów złotych, przecież z tych składek, to są to gigantyczne pieniądze, które wyjechały z Polski. Jeżeli teraz jeszcze Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jak wspomniałem, narzuci nam konieczność powiększenia tego limitu inwestycji za granicą, to może się okazać, że taki fundusz, którego właścicielem jest PTE, ta firma, tak, zagraniczna, no nie będzie chciał inwestować w polskie papiery wartościowe, tylko zainwestuje w jakieś akcje jakiejś firmy albo w obligacje jakiejś firmy albo jakiegoś kraju, a później się okaże, że no niestety ta inwestycja nie tylko nie przyniosła zysku, ale spowodowała poważne straty. Więc to jest potworne ryzyko, że z takim trudem odkładane pieniądze mogą po prostu z Polski wyjechać, a Polska potrzebuje kapitału jak powietrza. Proszę ojca, jeszcze jedna informacja, tak sumarycznie. Żeby odprowadzać tę składkę do OFE, no bo to się dzieje z bieżących naszych wynagrodzeń, to państwo musiało pożyczać pieniądze do ZUS-u, tak? Żeby zapewnić wypłacalność ZUS-u. W ciągu tych 12 lat funkcjonowania OFE pożyczyliśmy, państwo z odsetkami pożyczyło 260 miliardów, a w OFE jest 230 miliardów. Tyle kosztuje, czyli o 30 mniej. Tyle kosztuje nas ten system, który wprowadzał z takim rozmachem pan premier Buzek. Nikt tej prawdy nie przekazuje, ale to jest prawda dramatyczna. Proszę sobie popatrzeć na znacznie bogatsze kraje od nas. Niemcy, Francja, takich systemów ubezpieczeniowych nie wprowadziły, bo one mówiły, nas na to nie stać. Nas na to nie stać. Polskę, kraj na dorobku, w roku 98 było na to stać. No bo stały za tym gigantyczne firmy, gigantyczne kapitały, które widziały w tym możliwość dosyć łatwego zarobku. Bo tak naprawdę te fundusze emerytalne za nic nie odpowiadają. Suma summarum, powiedziałem, jak w 2009 roku przyszło sprawdzam dla kobiet i okazało się, że wypłacają z tych systemów po kilkadziesiąt złotych miesięcznie, to skrzętnie przepchnięto wszystkie te zobowiązania do ZUS-u i płaci ZUS, a one mają dalej święty spokój. Teraz pan premier daje im kolejne 7 lat wakacji na niewypłacanie emerytur. I tak zgłosimy się do Skarbu Państwa. No właśnie, no właśnie. Prosimy bardzo, halo? Halo? Słuchamy. Halo? Słuchamy pana. No już się pan Kuźmiuk gada. Nie, już...